czas na whisky. Witam Państwa serdecznie, Mateusz Sala. W dzisiejszym odcinku Ballantine's Finest Blended Scotch Whisky 40%. Cóż tu dużo mówić. Ballantine's, czyli klasyczna szkocka whisky. Whisky powstała jak wiele najsławniejszych na świecie szkockich whisky, czyli w 1827 roku pan George, oczywiście pan George Ballantine's, posiada sklep spożywczy i zaczyna miksować, jak to wtedy popularne było, swoje własne blendy. I tak powstają pokrótce podwaliny pod firmę Ballantine's. Po kilku latach firmę przejmuje młodszy syn, który również nazywa się George. I później następuje oczywiście cała seria przejęć. W 1895 roku firma Ballantine's dostaje Royal Warranty, czyli gwarancję królewską od samej królowej Wiktorii. W 1910 roku zostaje stworzony Ballantine's Finest, czyli ten blend, który w tym momencie ma już 109 lat. W 1936 albo 8, kiedy firmę posiada już Hiram Walker, ten sam Hiram Walker, który związany był silnie z prohibicją amerykańską i dzięki któremu właśnie whisky Ballantine's zaistniała na rynku amerykańskim, otrzymuje tytuł jakby szlachecki, czyli ta whisky ma swój własny herb. Właśnie zapromowanie Szkocji poza granicami i mamy tutaj szlachtę. Szlachtę w trunku. Herb składa się z wszystkich żywiołów, które służą do wytwarzania owej whisky, czyli mamy jęczmień, mamy rzekę, czyli wodę, mamy alembik, czyli ogień i ciepło, które służą do destylacji, no i mamy beczki, które służą oczywiście do przechowywania i do starzenia samej whisky. W logo owego herbu po łacinie jest napisane, że jest to przyjaciel rodu ludzkiego. Zwłaszcza tego obciążonego chorobą alkoholową. Piątym z kolei w historii firmy master blenderem jest Sandy Hyslop. Głównie whisky ta składa się z Glenburgi, Milton Duff i Skapy. Z tym, że Glenburgi i Milton Duff one chyba nawet nie butelkują jakichś swoich własnych blendy. McKillop's Choice chyba butelkuje coś tam od czasu do czasu. Ale w każdym razie na tych destylarniach są napisy wszędzie oczywiście Ballantine's, więc można równie dobrze powiedzieć, że są to zakłady Ballantine'sa. W tym momencie, jak to wszystko w wielkich korporacjach bywa, firma jest w posiadaniu Pernod Ricard i jest drugą najpopularniejszą blended whisky, szkocką blended whisky na świecie z wydatkiem w okolicach 7 milionów skrzynek rocznie. Whisky to składa się z 40 różnych destylarni, czyli jest blendem niezwykle złożonym. Starzona jest klasycznie w beczkach po bourbonie amerykańskim i starzona jest oczywiście najkrótszy okres czasu, czyli 3 lata. Tutaj trzeba robić pieniądze. Nos. Nos tak na dzień dobry to trochę uderza nas tak mineralnie i szampańsko, można powiedzieć. Gdzieś tam jakieś delikatne jabłko nam się na tym przewija. Zielone jabłko na kwasowości. Ładnie kryty alkohol w tym wszystkich. Taka nuta słono-karmelowa, ale jakby pozbawiona słodyczy. Sucha taka. Sucha nuta słono-karmelowa na bardzo lekkim, delikatnym spirytusiku. Gdzieś na takiej jabłko-gruszce. W smaku wyczuwalne nuty czekolady, jabłka i wanilii. Tak piszą na etykietce. Jabłko jak najbardziej. Wanilia gdzieś na takim ucieka nam bardziej w taki jajeczno-jarkoniakowato lekko olejowy jakby zapach. Czekolada. Czekolada może, jakaś gorzka, ale bardziej jakieś kakao by nam tutaj. I prosto. Czysty spirytusik. Szybka, przyjemna owocowość. Troszkę takiej jajecznej opasłości. Usta witają nas troszkę takim delikatnym goździkiem.
Delikatny goździk, delikatna taka biało-pieprzowość. Ładnie, słodko i szybko rysuje się nam ten karmel. Troszkę jakby duch Hirama Walkera właśnie i tego jego Canadian Club się nam tutaj gdzieś przewijał. Troszeczkę jest to takie karmelowo-słodko-kanadyjskie jakby. Nawet nie spodziewałem się odnaleźć tego połączenia. Jakby bardziej taka właśnie w gusta amerykańskie jest zrobiona. Jakże sławna Balentyna w Polsce. Nie trzeba chyba nikomu mówić, że oczywiście poza Johnnym Walkerem jest to najpopularniejszy w Polsce brandy, najczęściej sprzedawany i najczęściej serwowany. Nos bardzo stabilny, niewiele nam się tu zmienia. Usta, na ustach teraz wychodzi nam taka czekoladka. Czekoladka spirytusowa właśnie. Albo taki bardziej jak... Jest taka głębsza jest ta czekoladowość. Jakaś taka jakby suflet czekoladowy. Świeży suflet, ta płynna część sufletu czekoladowego w środku, tylko jakby już wystudzona i taka troszeczkę przesuszona. Nie ma tej intensywności związanej z temperaturą. I to gdzieś płynie nam na jakiejś takiej lekkiej karmelowości. Dziękuję Państwu serdecznie. Zachęcam do subskrybowania, zachęcam do lajkowania i o dziwo, to jest whisky, która jest dosyć często pijana. Ja może przez parę lat jej nie piłem, ale kiedyś miałem z nią styczność częściej niewątpliwie i nie kojarzyłem jej jako na tyle udanego i jakiegoś uczciwego trunku. Także do zobaczenia. Następnym na krawędzi szkła.